Gęba wam się nie zamyka. Stać, stać! Dzisiaj się nikogo więcej nie wpuszcza. Przyjdźcie jutro i powiedzcie tym, co czekają, żeby przyszli jutro. Tylko nas dwóch, panie starszy, nas dwóch tylko. Jutro, jutro. I powiedzcie tym, co czekają, żeby przyszli jutro. Obywatelu Cedro. Rozkaz? Schowaj się do diabła tę harmonikę. Niech sobie obywatel gra. Chciałam tylko powiedzieć, że asynterunek zostaje przedłużony. Ale wpuszczajcie tylko po dwóch, bo rady sobie dać nie można. Rozkaz? Bycia kobita, co to za jedna? Sierżant sanitarny, obywatelka Sława. Owszem, owszem. W tym mundurze ma linię taką, że... Niby doktor, ale wolałbym, żeby była jakaś garbata albo stara. To jednak peszy człowiek. A pewnie, że peszy. Przed taką stanąć nago lasa, jak Pan Bóg stworzy. Po co do tego babę dają? Bardzo przystojna niewiasta. Można się zabać ze wstydu przed taką. Powiedział, co wiedział. Przecież ona nie jest przy samym asenterunku, tylko zapisuje w pierwszym pokoju. Od tego jest doktor, i cała komisja. Oddycham. Nie bójcie się. A co tam tak długo trzymają? Kasę chorych chcą tu robić, czy jak? Pseudo sobie każdy wybrał? Co to jest pseudo? Pseudo? Pseudonim, czyli przezwisko. A po co? Dla bezpieczeństwa. Tutaj nikt nie nazywa się po swojemu. A wy? Jak nazywacie się w cywilu? Feliks Pieszchała, pomocnik murarski. To pewnie będziecie pieszkali przed wrogiem obywatelu Pieszchała. Czekaj, ale na sakramencji, żebym ci nie powiedział. Słuchajcie, brzydwa, jeszczeście nie zasenterowani, a pójdziecie na godzinę pod karabin, jak amen w pacierzy. Macie język rzeczywiście jak brzydwa. Nic dziwnego, jest przecież prezjerem cywilu. A ktoś to przemówił? A niech mnie dopiero teraz poznałem. Sługa najniższy pana hrabiego. Całuję rączki, padam do nóżek. Mój stały klient, pan hrabia dziś na pół krótko, a główkę zmyć? Pan hrabia zapewne do kawalerii na siwym koniku. O, jeżeli idzie o ścisłość, panie Józefie, to do kawalerii. Naturalnie, o ile dostanę konia i o ile mnie wezmą. A gdzież by nie wzięli pana hrabiego? Nie ma tu hrabiów, nie ma fryzjerów. Urzędników, murarzy czy innych. Są ludzie, którzy za chwilę staną nago, jak ich Bóg stworzył. Ewentualnie z jedną nogą krótszą. Za to z drugą dłuższą. Staniemy wszyscy nago przed komisją, przed lekarzem. A potem chwila dziwnie osobliwa, która się zdarza raz na... Ale zdeklamuje ten obywatel. A pewnie skończy w kuchni na obieraniu kartofli. Pewnie go wezmą na kapelana. Obywatelu kapelanie, zagrzejcie do walki, jak wiara będzie pierzchała. Jak Boga kocha, będzie niedobrze. Dosyć tego. Ale sami widzicie, obywatelu pierzchała. Pseudo trzeba sobie wziąć koniecznie, bo z takim nazwiskiem to do bani. Zaraz.
chwileczkę. Panie, co? Czyżeś się pan tak do mnie przyczepił jak ta chlustwa, co? Mówię spokojnie, spokojnie. Tylko, że wy z tym nazwiskiem daleko nie zajdziecie. Obywatele, no pomóż mu weterowi Pierzchale. Na przykład przebranym z Homera. A jak? Albo Pierzchała szybkologii. Nie, to stanowczo za długie. Może coś z trylogii. A może prędzej, bo już niedługo kolej na obywatela Pierzchałę i będzie za późno. Może dajmy mu coś murarskiego. Na przykład Kielnia. Albo Kajfasz, to doskonale brzmi. Obejdzie się, co nam se wybrał. Nazwę się Beton. Brawo, beton. Świetnie, Beton. Ileż tym inwencji? No jak tam było? I co, wzięli was obo? I no spojrzał na mnie, powiada brać. Dali mi wszystko Golia. Na pewno taki byk sakramencki jeszcze by nie. Mieliby jeszcze nie wsiąść, pary jak piec, Herkules. Obywatelu, bądźcie łaskawi, stańcie tu. Na raz. Chciałbym zrobić taki mały szkic aktu. Macie przepyszny tors. Kapitalny. Jeszcze tego brakowało. Akademię Sztuk Pięknych chcecie założyć w Oleandra? To potrwa wszystkiego parę minut, dobrze? O, ta ręka na bok. Głowa nieco do góry. Tylko nie ruszajcie się. Cyklop! Ursus! A mnie to nianka wypuściła z ręki, jak miałem zaledwie 3 miesiące. I od tego czasu taki pech. A wy? Coż taka mina karawaniarska? Wylali was! Ten doktor, jak nawet tam z Rzeszowa, powiedział, że ostatecznie co najwyżej do kuchni. Jezus Maria, do kuchni! Jeżeli mnie także. A pseudonim jaki macie? Samson. Samson już wróg. To idźcie, obywatelu Samsonie, pod komendę Dalili do kuchni. Tam właśnie obierają kartofle i przyda się para krzepkich rąk. Biegiem! Samsona! Też! Następni obywatel Beton i wy. W imię ojca i syna. A wy, obywatelko, czego tu szukacie? A ja żadna obywatelka. Ze Stanisławowa jestem. Szukam mego siostrzeńca. Był u mnie na wakacjach i wyjechał nawet bez pożegnania tydzień temu. Ze Stanisławowa? A jak on był? Mały, duży, w krótkich spodenkach blondynek? Patrz jak kamień w wody. To trzeba było go sznurkiem przywiązać. To żeby się dał, ale on samodzielny. O jest! Jak się pan nie wstydzi. Niech się pan ubierze. O, przepraszam panią, przepraszam. No i cóż, jakże? No, wień. Doktor na mnie spojrzał, a mówi brać. Następni obywatel Hrabia i obywatel Brzytwa. Sasy. Brzytwa jest. Noszą na pasu szary i strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz pierwszym szeregów podąża na bój. Macie? O, jeżeli jedzą papierosy, to proszę, przywiozą wprawdzie dla siostrzeńca, ale to głupstwo, nie żałujcie sobie panowie. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję. Proszę. Ja też jestem. A w tej drugiej patrzę, co to jest? Coś takiego kurzego, jakby... Ciastka kruki, tylko trochę sobie pogniecie w drodze. Taki, jak on lubi. A nie szkodzi, w tej formie też są jadalne. Czemu tak mało? Bo to byli tylko dla niego. Dla kogo? Dla mego siostrzeńca ze Stanisławowa. Nie widzieli go? Wyjechał tydzień temu do Strzelca, blondyn. Blondynek ze Stanisławowa. Co za dziwny zbieg okoliczności, Izara. Oczy niebieskie, no zadarty. Właśnie, że nie zadarty, ale prosty, uczesany z przedziału.
To ten sam, mamy go. Noc przed działkiem, trochę prosty i twarzowana. O mój Boże, tak jakbym go widziała. Nazywa się Tolik, to jest Antoni Wojteliński, a pseudonim sobie wziął... Jaki? Uj, bo zapomniałam. Od ptaka się przezwał. Może wrona? Ta nie. Gil. Kuropas. Soku. Kanarek. Szczupa. Orzeł. Aj, nic podobnego, ta nie nazwałby się od ryby. Chwileczkę, bo tak sobie nie przypomnę. O, już wiem. Kruk. Kruk, to trzeba było od razu mówić, bo oprócz tego sławnego, wielkiego kruka są tu i pośredniejsi, ale również w dobrym gatunku. Zaraz się u cioci zameldują. Obywatele Krucy, ciocia przyjechała! Ja przywiozę do niego jedwabne koszuli i trzy pary ciepłych tych. No już panowie wiedzą, bo on delikatny bardzo i łatwo się przyziębia. No migdałki często zapada, żeby się tylko znalazł. Tolik! Malarz przestał pacykować. Obywatelu Golia! Komisja kończy urzędowanie. Co tak stoicie goły z tą ręką w powietrzu? Opierał na nie, bo wziął cały nigdzie. Zbierajcie się do magazynu po mundur. Pakiet. Felek, Felek! Mańka tu będzie. Słyszysz? Mańka! Głuchy jesteś? Ona darowała ci już. A ja jej nie. Będziesz z nią godął? Nie, nie będę. A on? Co? Pogotowie go wzięło zaraz. Ledwo zipo. Nie widział nic. A on pary zbierby nie puści. Ona też. Mogą powiedzieć. Niech powiedz. A co powiedzieć Mańce? A żeby mnie... Poczekaj, Fele! Fele! Ale to żaden z nich! Mój Tolik jest blondynem! Słowo honoru, kruk! Kruk jak Boga wam pod dwa razy. Niemożliwe! Tolik, to nie ty! Ale proszę nie tracić nadziei. Poszukami jestem. Tutaj jest kruków sporo. Za trzęsienie. Bo ja przywiozłem dla niego trzy koszuli jedwabne i trzy pary ciepłych tych... Kaliso? Inex Primablu. Jedna pa.
żeby nie kochały ułana mężatki. Hej, hej, ułani! Tato, bieram do strzelca. Do strzelca? Tu, ale teraz za późno. Przyjdźcie jutro. No, odwaliło się dziś. Kawał dobrej roboty. Materiał pierwszorzędny, ale niestety tylko pod względem ideowym. Natomiast fizycznie... A pani to naprawdę zameldowała się na front? Naprawdę, a dziwi to pana, panie doktorze? Nie, nie, skąd? Ale front to zawsze front. Przyszli mi tu od nowego targu. Jutro, jutro, obywatelu. Nie jutro, ino dzisio, nie po to myśli Heinstela. Toś się kiercok zdał. Błazek, łożdziwaj się. Zaraz, zaraz. Powiedziałem, że jutro, to jutro. Uchwalowali mi, ze dzisio, to dzisio, pedziołek i basta. Prawda, Błazek? A ino, ryk, pyk. Łożdziwamy się i tyle. Ja jeszcze doktor, to nas macie łowy zryć. Obywatelu, strzelec? To wojsko, a wojsku trzeba słuchać. Jak nos weźmiecie, to będę słuchać i naprzód i wiercie. To diabła, cóż wy mną tak komenderujecie? Pali się czy co? A pali się i dobrze powiedział, łasek uzejście, doktor. Płacamy chabówki, pan jest im napięte. No, doktorze, ostatecznie tam jeszcze komisja siedzi w komplecie. Wprawdzie już po siódmej, ale piechotą z chabówki. Zwłaszcza, że takich jak ci nie przewinęło się chyba zbyt za wielu przed panem. Ach, no niech tam. Chodźcie. I na co im stanęło? Jak on powiedział, taki jest. Nie gadaj tyle. Ani mionie juhas, ani mionie baca. Hej, za mami dziewczyna, łowiecki zawraca. Hej! A paniczka, no tu przypiluje tych węzeł, bo by jest sykanie, to gdzie zginęło. I no dojcie pozór. A przypiluję, nie bójcie się. Breakthrough Sussex. Poczekajcie. Czego chcecie? Ja do tej pani. Baczność. Patrzeć powiedziałem, co jest? Prawo, zwrot! Naprzód, marsz! Stój! W tył, zwrot! Naprzód, marsz! Stój! Widziałaś? Jaki był malutki? Widziałam. Udało się panu nadzwyczajnie. Stacha, cóż to za ton? I pan odkądże to? Odkąd? Od czasu tego zielonego sznurka. Od czasu tej samozwańczej szarży, którą już dwa razy zakwestionowano. Słucham. Ja chciałam, ale może tak na osobności. Rozumiem, o co idzie? Kiedy pani jest doktorką? Jeszcze nie zupełnie, a chorzy jesteście? Nie, nie, ale pani nie powie nikomu. Nie, proszę mówić szczerze. Ja mam takiego znajomego, Kazek, Kazimierz Balcer. I wczoraj gośno nożem w tę dekę. No i teraz jest w szpitalu u łazarza. Ja chciałem... Rozumiem. Chcielibyście się dowiedzieć, jak się ma, prawda? Trzeba zatelefonować. Kazimierz, jak? Balcer. Tylko, że nie ja się pytam, tylko, że ktoś się chce wiedzieć. Rozumiem. Wczoraj się to stało o której? Wczoraj, o 10 wieczorem na Ludwinowie. Pod szynkiem tego Klejmana. Zaraz zatelefonuję. Kazimierz Balcer. To ja poczekam. Dziękuję bardzo. Noszą nam pasów te czary i strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz pierwszym szeregu Yeah.
maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój. A przed nimi czerwa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stał, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumne kupione są tam. Niewoda ta szara niewoda, a oczy ich dumne kupione są tam. Niewoda ta szara niewoda. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą bój. Widzi pan, przeważnie bez sznurków, bez szarż, które dopiero na nich czekają. A pilnowaliście, panicko? A właśnie, że nie. Zapomniałam, ale pewnie nic nie zginęło. Zaraz się zobaczy, cysyczko jest, jakie było. A bicie tych króli to będzie chyba z pół korca. Aleś ty nabrał tego, a nabrał. A ten łańcuch włazek, na cóż ci to? A na lodzek na drodze koło myśleni. I wziąłek. Przydaj się i bez go dźwigą. No. Co najdzie to chowo, taki jest. Wzięli was? Aha, już ci? Dać by nie. Ino kozole nam se wybrać te. Pseudo. Nazwołek się Juchas. Dobre, co? Włazek to się chciał przezwać na kierdę. No doktor ty się śmiał i nazwali Właska Czupaga. Ładne pseudonimy góralskie. Jakie zby inaksze? A nawoz, panicko, jak on zwołają? Tutaj nazywam się Sława. Sława? Piknie. Piknie. Bas piknie. No macie tu łoscypek łodemnie. Obywatelu, żartujecie chyba. Nawet nie przypilnowałam waszych węzełków, bo temu obywatelowi czegoś brakuje. Nie, nic, nie, syczko. Pierdźcie. Dziękuję. Daj im pół tego łoscypka. Starczy za tę chwilę. Cicho. No przecież o pański, wybierzcie, kiedy wam dają. Łoscypek z hali pod turbasem. A ile chciałbyś za ten oszczypek? A cóż ty do mnie jak do parobka, ty? Ciebie, nie dwoje mi ino, ty. No bierzcie, bo się łoskiewą. Dziękuję. Hej. Jest takie, może usłucie kieła nos, a nie zabaczcie zem obywatel Juchas. Nie zapomnę, nie bójcie się. Prawdę mówicie? Prawdę, jak Sława. A może papierosika? Swoje kurze. Honorne to i harde, ale sam spryt w oczach. Przyznam, że nie chciałbym mieć takiego za ordynansa. Za ordynansa! Psiachre, za ordynansa! Po to chcę na wojnę, żeby ordynansem zostać? Jeszcze ci mi kiedy buty wyścił! Jezus Maria! Za Bogu dzięki! Bo jakby tak nie, daj Boże! Że niech Pan Bóg broni! No i co, żyje? No, stan poważny, podobno nawet groźny, ale jest jakaś nadzieja. Chociaż ostrze poszło tuż obok serca. Rany boskie, koło serca. Nie martwcie się, później zatelefonuję jeszcze raz. Dziękuję. Felek, Felek! To Majka tu jest. Idź, powiedziałem ci los. Felek, ona czeka na brzyczką od parku. Może czekać, do Maja. Powiedziała, że tamten, że Kazek. Ksiądz był u niego. Matko Boska. Pójdziesz do nich? Nie, nie pójdę, psia krew. Poczekaj, Felek, poczekaj. Pietrek, mówiłem ci, gamoniu, żeby nie było za gęste, a ty dodałeś wapna. I tak sama woda. Wszystko spod tego widać. Pietrek, bo będzie rzemień w robocie. Tatuś,
to kazał wapnem cieniutko przyciągnąć, że wszystko przyświeca. Ale wapnem! Sama woda! Bo będzie rzemień w robocie! Wszyscy się będą z nas śmieli! Śmieje się ten, kto się śmieje na ostatku, smarkulo jedna! Pietrek, ktoś będzie! O, i no to jeszcze gęściej zasmaruj! Ja ci zasmaruję! Złaś mi zaraz, bo mnie ręka spędzi! Co robota z tym szyldem, panie Słowikowski? Kazali zamalować Szczelcy, czy też Sokoły? A no właśnie, dziedzicy. Wczoraj i przedwczoraj był u mnie jakiś starszy z dwoma sołdatami i z bumagą. Tak, tak, ze śmietanką proszę. Nie, panie dobrodzieju. Z sołdatami i z bumagą. Co, co takiego z sołdatami i z bumagą? Ej, panie Słowikowski, tutaj sołdatów nie ma. Są może pod Radomiem czy pod Kolskimi, ale tutaj w Kielcach są Strzelcy, panie dobrodzieju. Strzelcy, a nie sołdaty. Co proszę? Półczarny. Półczarny. Otóż powiada rejent, że najbliżej mogą być pod Radomiem albo pod Kolskimi. Otóż ja tylko pod najściślejszą dyskrecją powiem wam. Ale na Boga, proszę o tajemnicę, że są pod Chęcinami. Cóż u diabła, gdzie Rzym, gdzie Krym? Od południa otaczają rejencie. Otaczają. Zaszli bokiem na Ostrowiec. Rozumie rejent? Łukiem od strony Ostrowca. Od Chęcin idą. Mecenasie kochany, popukać sobie o tu. Więc według mecenasa kozacy już są w Chęcinach, tuż pod nosem. A oni by siedzieli spokojnie? Za 10 minut uroczysta msza pod katedrą. Mecenasie, niech też mecenas nie opowiada byle czego. No oni nie mają nic do stracenia. Wariaty skończone. Ja tam nic nie mówię, nie wtrącam się, tylko słucham. Ale mam swoje wiadomości, których nie zdradzę. No nie, czy szanowna pani puści farbę. Słowo honoru, że nikomu nie powiem, nie pisnę ani słowa. No stój z tymi wiadomościami. Tylko apeluję do dyskrecji. Otóż Janowa wzięła do prania bieliznę dwóch oficerów, co stanęli na kwaterze u pocmistrza tam na rogu. Zatem wzięła bieliznę nie dalej jak wczoraj rano. A dziś o świcie zjawia się u niej ordynat i każe, żeby bielizna była gotowa na czwartą po południu. Ale to już najpóźniej, na czwartą. Że tam potrzebują koszul czy tego, to znowuż przesada. W każdym razie daje to do myślenia. Żeby dziś na czwartą miała być gotowa? Niby historia z praczką niczego nie dowodzi. Ale bądź co bądź ci Strzelcy, czy jak się tam oni nazywają, byli już tu raz. Pamiętacie panowie? I zaraz oniśmy się nie spostrzegli, a ich nie ma! Generał Nowikow jest ze swoją armią w Chęcinach. Gdzie? W Chęcinach? Mówiono mi, że fort poczty widziano nie dalej jak dzisiaj w nocy pod samą kadzielnią. Więc właściwie w Kielcach. Bzdury prześwietny sędzio. No na pewno Janowa praczka opowiadała panu. Idą! Pietrek, chodź szoruj pogodę zmywać własną galopę! Nie, ale nie kozacy! Ino Szczelcy! Idą na mszę! Przecież już dochodzi dziesiąta! Jak to na wojece ładnie, jak to na wojece ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują, jeszcze koni go traktują, jeszcze koni go traktują, a za jego młode lata, a za jego Grają trąby, tra-ta-ta-ta, świt kolega.
Kaśka! Kładź kapelusz i chodź, bo nie będę czekała. Zośka? 10 dochodzi. Już, mamusiu. Tylko jeszcze parasolkę wezmę. Zawsze się guszczesz. Prędzej, bo jak zwykle przyjdziemy na ostatnią chwilę, a tam może być tłok i później nie będą wpuszczali. Bo pójdę bez ciebie. A dokąd to, Michasiu? Na mszę świętą pod kapelusz. Chryste, panie, co ty gadasz? Na mszę świętą? No przecież po polsku mówię. Na mszę świętą pod katedrę. Jeszcze nie rozumiesz? A ty także mógłbyś zamknąć interes na tę chwilę i pójść razem. Interes zamknąć? No, świat by się nie zawalił, ani byś nie zbankrutował. Aha, Pietrek, skoczy zaraz do Winklera i kupisz po kostu, żeby to zamalować. Tylko niech ci da porządnego. Pietrek, zostań. Zośka, gotowaś? Już, tylko jeszcze rękawiczki, mamo. Aha, bo bym zapomniała. Gdyż był przypadkiem do mnie telefon, to powiedz, żem się umówiła z nowicką i aptekarzową. Szyjemy mundury u Rudnickiej. Mundury? Aha, bo bym zapomniała. Na obiedzie nie będę. Nie będziesz? A kto lody będzie sprzedawał? A kto za bufetem stanie? Ksiądz proboszcz? Przecież ruch się zapowiada. Na placu pod katedrą już jest ruch. A państwo też mogliby nie siedzieć tu, tylko pójść tam. Michaliu, jak ty do gości mówisz? Dziś są rzeczy ważniejsze niż goście. Zośka, nie czekam, idę. Michasiu! Już biegnę, mamo! Zośka, zostań! Tatusiu, pewnie wrócę przed wieczorem. Świat i korona polska nie słyszała. Przed wieczorem, taka smarkula jedna. No ja idę za panią Słowikowską. Do widzenia państwu. Ależ pani dziedzicu. Niechże pan dziedzic poczeka, pójdziemy razem. Panie Słowikowski! Radzę to porządnie zamalować. Zamalować. Radzę zamalować. I to porządnie ten kawałek, co go pan zamazał. Już sam nie wiem, co mam robić. Łeb nie pęka. Pietrek! Weź okna i zamaluj, tylko żeby było odrobinę wyższe. Niech se pan sam zamaluje. Cześć! Pietrek, hultaju! Słyszeli państwo? Ładne czasy nastały. Gdzie on się tego nauczył? Zgroza! Uch. W cieniu. Nie ma mowy. Mamy rozkaz odnieść tę do
kocioł do blacharza, ponieważ przecieka, co bardzo utrudnia gotowanie. Blacharz nie ucieknie. Obywatelu, wy chyba jeszcze nie wiecie, kto to jest obywatel Kruk. Musieliście się chyba powiedzieć obywatel Wilk. Zmienił pseudonim, za dużo było kruków w plutonie. Choćby sobie teraz zmienił pseudonim z kruka na gołębia, to i tak zostanie wilkiem. Uciekałem przed nim przez całe życie i właśnie on musiał zostać dowódcą mojego plutonu. Obywatelu Iskra, nie bądź się dzieckiem. Na moją odpowiedzialność, siad. No, chyba, że tak. Panno Maniu, Panno Maniusiu, a skąd pan wie, że ja mam na imię Mania? A jakieś by to inne imię pasowało do tak nadobnej buzieczki, jak nie Maniusieńka, Manieczka, Maniuśka? Nadobny pan uważa? Uważam. Ja się nie dam nabrać tak łatwo. No, jeszcze zobaczymy. Co szanowny pan uważa? Dla nas dwa razy mniejsze lody, mój skarbie. A jakie? Malinowe, śmietankowe, waniliowe? Mogą być tylko same mieszane. Same mieszane. Jak to same mieszane? Nabraliśmy panną Maniusieńkę? Ostatni raz. O nie. Chce się pan na Mania założyć? Chce? Ale ja nie chcę, bo bym wygrał. Więc niech będą malinowe i ja poproszę wodę sokową. Z sokiem? Bez soku. Ale pana Maniusieńka nie zapytała, bez jakiego soku? No, bez malinowego. A właśnie, że bez żadnego. Znowu nabrali się panu Maniusieńkę. Już się teraz nie dam. Chodźmy, nie wiem, co to tam było. Panno Maniu, Panno Maniu, a o której panna Mania ma dziś wychodne wieczorem? Taka śliczna pogoda, może byś im pościła ze mną spacer do parku? Ale co pan sobie myśli? Ja nie z takich. Przyjdę o 7:00. Będę akurat nieco do minuty. Należą do ludzi punktualnych. Długo pan będzie czekał. O 7:00. Ja zacząłem z kobietami fatalnie. Nianka moja, czy ja już obywatelowi wspominałem, że jak liczyłem zaledwie 3 miesiące, nianka moja upuściła mnie? Na pamięć to umiem. Papierosy mi się skończyły. Skoczę tylko kupić papierosy, za sekundę wracam. Taki był mój początek. I ja chyba też pójdę. Czuję, że będę musiał zapłacić za obydwie porcje. To mój pech. A gdzie ten drugi pan? Wróci niebawem, o ile nic zasadniczego się nie wydarzy. Tak? Panno Maniu, jeżeli wolno mi się wyrazić tak poufale, gdy odszedł obywatel Brzytwa, pani westchnęła. Skąd znowu? O, ja się nie mylę, westchnęła pani dwukrotnie. Raz z powodu, że go nie ma, drugi raz spojrzawszy na mnie. Pech, co? O, o, widzi pani? W moich lodach jest już mucha, a w jego natomiast nie. Proszę wziąć te drugie. A ja zaraz przyniosę inną. Nie, nie, wystarczy, że pani przesunęła tę drugą porcję do mnie, aby i na niej usiadła mucha. O, nawet dwie. I tak jest ze wszystkim. Czuję, że będę musiał zapłacić za obydwie porcje, ale jeść ich nie będę. Przepraszam. Tak? Czy on ma wolne koło 7:00? Ma. On jest szczęściarzem. Przepraszam. Szanowny pan uważa?
czarna, tylko nie będzie mocna jakaś wióra. I proszę tu zerczeć porządnie. Tam u tych Sawickich na balkonie i w oknach taki ścisk, jakby ludzie nie widzieli nigdy mszy. Wolałem zrezygnować, bo co mnie zresztą to wszystko. Jakiś starszy pewnie. Wygląda co najmniej na admirała? A ktoś się tam wyzna na tych ich szarkach? O, o, o! Leją Austriaków. Pan major pozwoli, że się przedstawię. Smoczkowski jest. Zadora. Zajączkowski. Zadora. Pan szanowny, jak widzę, ma w swoim ręku jakieś najświeższe dzienniki, a my tu odcięci od świata. Zadora. Proszę, proszę. Lwów zajęty, a na zachodzie także nie najlepiej. Więc biją Austriaków? Biją! No jak jeszcze? Po klęsce pod Kraśnikiem wiedzie się cesarsko-królewskim wojskom coraz gorzej. Klapa na całej linii. Proszę, proszę. Oczywiście, proszę te wiadomości traktować jako ściśle poufne. Komu jak komu, ale nam pan szanowny może zaufać. Obywatelu Iskra, co to za włóczenie się po mieście? Lodu się wam zachciało i to od razu dwie porcje. O, obywatelu, komendancie! Jutro do raportu i to wam pogadam, że nosa nie wytkniecie z kosza. A teraz marsz do blacharza, biegiem. Rozkaz, obywatelu komendancie, tylko zapłacę za lody. Przepustka! Panu Maniu, proszę płacić. Przepustka! Przepraszam panu na chwileczkę, ale muszę załatwić pewną formalność. To nie potrwa długo. Prawda? Widziała pani? Ja płacę obydwie porcje, jak powiedziałem. Taki mój pech. Obywatelu, przepustkę macie? Obywatelu, ja tu jestem w misji szczególnie poufnej, natury politycznej. I dzisiaj wracam przez Kraków do Wiednia, gdzie... A ten mundur, te odznaki, to co? Papiery wasze. Słuchajcie, Wojciech, takie rzeczy załatwia się po cichu, dyskretnie, bo to wywiera fatalne wrażenie na miejscowym społeczeństwie. A właśnie wszedłem w kontakt z wybitnymi przedstawicielami. Na razie pójdziecie ze swoją misją na komendę, gdzie sprawdzą wasze poufne papiery. Beton! Rozkaz! Odprowadźcie go na komendę. Iskra! Tak jest! Wróć! Dajcie kocioł temu obywatelowi. Rozkaz! To wybrze właściwy efekt na wybitnych przedstawicielach miejscowego społeczeństwa. Beton, najpierw z nimi obywoma do blacharza, a potem z tym ananasem na komendę. Rozkaz! No, bierzcie ten kocioł. Co takiego? Miałem nieść ten kocioł? No, bierzcie duchem. A wygodniej wam będzie go nieść na głowie. Ej, to błąd. Ponurde to ich armia będzie niesło kocioł. No, betonik w drogę. Co takiego? Ja będę... Beton, nie bawię się z nim. Tylko raz, dwa. Nie chcesz, to ci go są na głowę włożę i miał spróbuj nie jeść. Czyście panowie powariowali? Przecież to salwa na podniesienie. Co się dzieje? Co się dzieje? Już my znamy takie salwy na podniesienie. Oh.
Inni w jakichś kapeluszach na głowach. Uzbrojenie pod cen. A buty znów spadają. A karabiny to na sznurkach noszą. Porwali ich, a właściwie naczelnik ich porwał. I czy taki człowiek ma bodajże poczucie odpowiedzialności za to, co robi? Pan szanowny lody waniliowe stalowe. Potem. A powiem panom coś, co zakrawa na czystą facecję. Ale jest najprawdziwszą prawdą. Otóż pod Szydłówkiem jest takie zbocze. Znacie je, panowie? Znamy. Więc tam, ale w całkowitej dyskrecji, jest taka armata z drzewa, pomalowana, żeby się pan zaczy i zlepi. A ja bym panu wszystkich, jak tu jest Teddy, wpakowała w tę armatę, napiła wami i wystrzeliła. Ociski z drzewa, to i by tak wypaliła, jak pan Bóg dopuścił i z kija wypuścił. Ależ pan dobrodziejko! A jakby pękła, to i byście wypękli razem z nią. Amen! Nie dokończę tych lodów, bo mi kostów gardy stanęli. Proszę płacić, panie. Przepraszam. Czy to jest cukiernia Słowikowskiego? O mój Boże! Ojciec dobrodziej spada mi do prawdy jak z nieba. Proszę siadać, proszę. Przepraszam, że ja tu w cukierni napastuję, ale... Proszę, w czymże mogę pani służyć? No bo ja mam siostrzeńca ze Stanisławowa, w Strzelcach, Kruk się nazywa. Kruk? Byłam już wszędzie, w sztabie, na komendzie, w rozmaitych koszarach, nawet i w areszcie i nic. Patrz jak kamień w boty. A ja tu z Krakowa przyjechałam, a to nie było łatwo, sama jedna kobieta. O, wyobrażam sobie, ale że w ogóle puścili panią? No, także niby spróbowali nie puścić. Przecież ja do Tolka, on nie ma ani ojca, ani matki. A pani chce go jakoś wyciągnąć ze Strzelców do cywila? O, niech żeby pan Bóg broni, a żebym nie mogła odjęła ja nie z takich tu. Niech służy, niech mu Matka Boża dopomaga. Ja dumna z niego jestem. Tylko on taki delikatny, łatwo się przyziębia i na migdałki często zapada. Więc ja dla niego, no kiedy się krępuję, ja dla niego przywiozła 3 koszule jedwabne i 3 pary ciepłych tych. No nie mogę powiedzieć w żaden sposób. Nie przejdzie mi to przez gardło przy usobie święty. Rozumiem. No, tych długich kalesonów, tak? No właśnie. Może on ma już i dosyć. Bo ja już 4 raz przez rozmaitych ludzi posyłam, ale nie wiem, czy dostał, więc gdyby ojciec dobrodziej zechciał, gdyby był taki dobry. O ile go znajdę, owszem. Tylko, że to nie taka łatwa sprawa, jakby się zdawało. Oddziały są rozsypane w rozległym terenie. Ja dam ojcu dobrodziejowi fotografię, to go ojciec rozpozna. Ja wiem, że czasem trzeba szukać długo, ale pan Bóg da i spotka go ojciec i wręczy mu te długie oraz trochę papierosów, ciastek, kawałek salami. Ojej, cóż jeszcze? Tu kilka paczuszek wszystkiego. Czekolada, 2 flaszki rumu. Oj! Bo to się zawsze przydać może. To już byłoby prawie wszystko. Oprócz tego 2000 koronówki złotych. Więcej nie mam, bo ja biedną nauczycielką ze Stanisławowa. Pochwitować pani? A to przecież ja wiem, że ojciec dobrodziej nikomu innemu nie da, tylko jego. Oczywiście, że nikomu innemu. Gwarantuję do rąk własnych. No to i po co jakieś kwiaty? Ja wiem, że to wszystko dostanie. A tu jego fotografia. Tolik, niech ci jakoś kuli umijają. Amen. No teraz będę już spokojna. Będę jeszcze szukała na własną ręku,
Ale u ojca dobrodzieja to pewniejszy. Nie miała baba kłopotu i... Dla ojca dobrodzieja kawu się z koruszkiem? A dziękuję, dziękuję. Ja właściwie nie. A, dlaczego? No zresztą, proszę o herbatę, jeśli łaska. Ale ja tu przyszedłem wyłącznie w tym celu, aby pomówić z niejakim panem Słowikowskim. A, to ze mną. A kto pan? We własnej osobie. Czym mogę służyć, proszę ojca dobrodzieja? Jakby tu zacząć? Trudna misja nad wszelki wyraz. Pan ma dwóch synów, prawda? Dwóch synów i córkę, proszę ojca. Więc jeśli idzie o młodszego, to zdołałbym mu jakoś wybić z głowy. Za małe dziecko prawie. Natomiast ze starszym trudniejsza sprawa. Rany boskie, co się stało? Prosił mnie na wszystko, żebym pana jakoś z grubsza przygotował. Przygotował. Bynajmniej go nie namawiałem. Przeciwnie. Ale słuchając moich argumentów, powołał się na przykład sąsiada pańskiego, jakiegoś Nowaka, szewca, która syna puścił do strzelca. Jeszcze posłał do intendentury po 10 par wysokich butów z cholewkami dla kawalerii. Przepraszam, proszę ojca, ale ja sobie usiądę. A wreszcie powiada mi tak. Mój dziadek, ojciec ojca, w 1863 roku, podobnie jak stryj matki... W 1863 roku! Józek, mój Józek! A niechże przyjdzie pożegnać się przynajmniej. Więc jak, ma przyjść? A niech go zobaczę. Dużo nie mam, bo interes mnie kiepsko idzie. To niech mu ojciec da, tu odłożyłem 30 rubli w złocie. To mu ojciec po kapince będzie wydzielał, bo to młode, żeby od razu wszystkiego nie stracił. Proszę ojca, Józek mój, Józek. Przepraszam ojca dobrodzieja, że śmiem pytać, ale chyba ojciec nie odmówi mi odpowiedzi. Proszę, proszę bardzo. Co skłoniło władze kościelne, że nie pozwoli mu odprawić nabożeństwa w kapelze? A nie mieszać się w te sprawy. Zresztą msza święta się odbyła. Kto chciał, to jej wysłuchał. Pod gołym niebem, nie w katedrze. Bóg jest wszędzie, zwłaszcza w słońcu. A dziś świeciło pięknie. Przepraszam ojca, wielu was jest? No, jakieś 25 milionów. Nie rozumiemy się. Ja popytam o panów, to jest o was. A, ja myślałem, że pan pyta o Polaków. Nieporozumienie. Dobra. Nie wolno mi podawać cyfr. Zresztą nie idzie tu tak dalece o samą cyfrę. Nie idzie? Na wojnie? Wystarczy niekiedy jeden człowiek, samotny. Człowiek, który chce i wie, czego chce. Z tym człowiekiem jest Bóg. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenne rusza. Ojda, ojda, da na to, da mnie to, panu nie masz. Suknia na nich, Polaków.
Co, ksiądz jeszcze pisze? Tak, przyznam się pani w sekrecie, ale naprawdę w największym sekrecie, że piszę pamiętnik. Wczoraj odczytałem sobie całość i wierzyć mi się nie chce, że tyle rzeczy jest już poza nami. Kielce raz, Kielce drugi raz. Przysięga cesarzowi, niech go tam. Potem Wisła, której nie zapomnę. I wczorajszy chrzest armat. Pierwszy, a naprawdę krwawy. Nie wszystkich nerwy mogły to wytrzymać. Spadł pani koc. To nie mój. Pewnie się pani zdrzemnęła na chwileczkę. I ktoś... Niemożliwe. Z nieba przecie nie spadł, cudów nie ma. To znaczy są, ale... No i co, to dużo gadać. Kochają panią kowacy i koniec. Zdjął ktoś z siebie i przykrył. Ach, morowe chłopaki. Że się to jeszcze na nogach trzyma. Że śpiewa. A wie pani, wczoraj ta artyleria zaczęła grzać. Chłopcy podrywali się ze śpiewem. A pani, jak zaczęto znosić rannych, dostała takiego lekkiego, jakby to powiedzieć... Po prostu ataku histerii. Wstydzę się o to. Nie ma czego, nie ma czego. Ja sam miałem takie chwile, że psia krew, cholera ciężka. Przepraszam. Ale ten język, który się tu słyszy od rana do nocy, a którego u nas w klasztorze nawet na lekarstwo. Ach, co gorsza, nauczyłem się także palić. A wczoraj wypiłem nawet kapkę rumu, bo już. Prawdę mówiąc, było tego trochę więcej niż kapka. O! Widzi pani? Tam, w okopach, chłopcy majstrują takie pierścionki ze szrapnelu. Jakie to zgrabne, prawda? Tak. Pewnie mnie odeślą na tyły po tym idiotycznym ataku nerwowym. Nie płakać, nie płakać. Wróci pani do domu. To był mój dom. Rozumiem. Rozumiem. Patrzę na tych chłopaków. A cóż za miłe drani. Zludzowali ich na kilka godzin. Ale tamci są w okopach, w pierwszej linii. Chociaż i ci pójdą nie za długo. Niechże więc się jeszcze trochę wyśpią przed bitwą. Kamiennym snem sprawiedliwego żołnierza. Proszę mi dać ten pierścionek. Alan! Pluton Sabro! Wściekle cholera! Dobrze, to strzela za duchem! Co się stało, diabłu? O Boga! O Jezu! Powiesić mnie chcą! Powiesić! Ja śpią, że śpię! To nieprawda! Nieprawda! Jak Boga przy skonaniu chcę oglądać! Panowie oficery, nie dajcie mnie! Nie dajcie! Zlitujcie się! Przecie ja dla dziecka! Polikarstwo! Ojcze! Ratujcie! Spokojnie, spokojnie! Das Becker! Duo! Tu! Rujek! Was ist los? Lass ihn sofort einspüren! Da haben Sie den Beweis! Ac jeden cały aqua destillatę 3 razy dziennie. Ależ to jest recepta, bo tylko słabo może... Wy przeczytacie, bo ja... Naturalnie recepta. Przecie im godą po ludzku, zelo dziecka, a uni zaraz... A oni zaraz za powrót i na gałąź. Tak, to potrafią śpiewająco. Rozciąć mu ten postronek. Dziecko mam chore. Idzie mu na 6. rok. Chłopok. Wczoraj nam chałupę zwaliło. Przyszli z południa soldaty, Niemcy, i kazali całej wsi wynosić się. To my poszli do lasa. Siedzimy tam w takiej dziurze, a dziecko ino dycha. Proste ma taką gardę, a rozpalone całe. No i przychodzili damy polskie strzelce. A dziecko płace. Moja tyś, gdzie na ryceć, to się jeden oderwał od razy. Zajrzał dziecku do gardła, a nóż miał, to by jeszcze w ogniu wyparzył.
coś ich przeciął chłopakowi w gardle, wygniótł i dał jakiś ich prosek. Potem wypisał mi tę karteczkę, że trzasty iść do Jawtyki. No więc chciałem iść do miasta. Jest póki ciemno. Do dnia. Inom wylazł z lasa, a my schwytali i... I wy dalej byście jak amen pacierzą. O Jezu! A ty to ten pon był? Jo, co wy godzicie, jo? A dywy, panie! A przecie jego z pierwszy roz na mocy widzę. Przecie tamten był taki sam. Chodźcie ze mną, gospodarzu. Może się da zrobić to lekarstwo w naszej aptece. Obywatele, kto mi wziął z plecaka mój pamiętnik? Że chce się przyznać bezgłośnie. Są to dodatki ściśle prywatne. Obywatele, oddajcie. No proszę, Bóg im dobry. Wy wiecie, że jak ja się rozzłoszczę, to ze mną nie ma żartu. Korzystając z nowego wypoczynku. Ja to porwę, jak Boga grosza. Który składa się z ludzi o wyjątkowo wysokich wartościach moralnych. Z jednostek niezmiernie dzielnych. Choć niepozbawionych pewnych. Zresztą nieszkodliwej dokuczliwości. Przestańcie, bo nie ręczę za siebie. Rzeczy najlepsi ludzie pod słońcem. Tak, Lubo, trafia się wśród nich i byle prosty bacia. O, zaczynacie. Na czele plutonu stoi niejaki obywatel Zil. Człowiek obecliwy. Jednym słowem, pies w tym znaczeniu. Przestańcie. Urodzony bruta. Idący przebojem bez skrupułów! Zresztą, człowiek dzielny, bardzo sprawiedliwy, świetny żołnierz. Dawno powinien dostać komendę, nie kompanii, ale nawet batalionu! Tak! Nie cierpię go z całego serca. Kanek! Kanek, niezwykle wysoko cenię szczerość. Dziękuję! Nie! Czytamy dalej. Obywatel brzytwa. Zawodu fryzję. Nie bez swoistej inteligencji. Uszczypliwy. Zdolny do najbardziej niegodziwej złośliwości. Pysk niewyparzony. Okropnie go lubię. Dalej daj pyska, ja też się lubię. Obywatel grodnie. Człowiek miernego talentu. O bardzo wysokim o sobie mniemaniu. Czego objawem choćby ten niesmaczny megalomański pseudonim. Co takiego? Miernego talentu? Ej, bzdury, nie czytam dalej. Musimy dalej kontynuować. Na zewnątrz typ samochwała, w gruncie rzeczy alkoholik. Dzięki temu nerwowy, szczególnie podczas strzałów ciężkiej artylerii. Słuchajcie, to nie ma sensu! Ma. Cicho. Obywatel SAS. Hrabia, ogłupiony salonowymi manierami, nie wymawia R. Zresztą ma pańskie zacięcie. Degenerat arystokratyczny. Merci! W przeciwieństwie do obywatela Betona, który... A, co on tam o mnie wypisał? Który jest prostakiem. Jednak pełny wielkich zalet i odwagi. Żołnierz ogromnej wartości, podobnie jak Ciupaga. Który ma jednak niezwykłą wadę. Mianowicie odbija mu się przy jedzeniu. Co się odbija? Nie się odbija? Nie, księdzu. Jak to prawda? Ojej, już śmiertelnych wrogów mi narobiliście. Palimy dalej. Obywatel Histrio. Artysta sadysta. Kapotyn ten jest typowym samcem o nadmiernie rozwydrzonym popędzie płciowym. Nie przepuści nawet najstarszej babie na kwaterze. Cóż za lapidarna charakterystyka. Obywatel Juchasz. Gdzie jest Juchasz? Chodźcie.
Przy pozorach brutalności człowiek delikatny i subtelny. Ile razy zrobi coś dobrego, wstydzi się. No już bez dość tego cytania. O nie, a dlaczego? O wszystkich się czyta od razu w Matrubyka, to co? Czytać, a, czytać. Czytać. Niech każdy widzi ten kubeł goryczy. No to czytajcie, kiedy chcecie, ja nie słucham. Usposobienie poniekąd liryczne, zdarzało mi się słyszeć, jak we śnie zdychał tęsknie i w sposób pożądliwy wymawiał imię Sława. Dość, jak mówię, dość! Ciekawe, że indywidualność tak na pozór chłodna, racjonalistyczna i zarazem niewiasta rasowa, jako obywatelka Sława, okazuje również wyraźną skłonność do obywatela Juchasa. Miłości tej, którą widzą wszyscy, oni oboje zdają się sobie nie uświadamiać. To też z zewnątrz powinien przyjść jakiś bodziec. Dość! Dość, jak mówię! Wprawdzie to nie dokładnie to samo lekarstwo, co wam ten doktor przepisał, ale dałam co mogę. Bóg wam zapłać, pani. Matka Boska i Pan Jezus. Bóg zapłać. Jakbyście kaj łobacyli tego doktora, co mi tę receptę dał, to mu się będę od włos kłaniał pięknie. I jak już musicie tę Polskę robić, jakieście się ofiarowali, to niech wam Matka Boska i Pan Jezus pomagają. Ostańcie z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem. Panowie, a teraz na koń. Dbajcie, obywatele, jest rzecz taka. Już bez nawa od 2 miesięcy dźwigam rozmaite paczki, które mi wręczyła pewna pani księdza. Otóż paczki te oddać miałem do rąk własnych, ale tylko własnych, pewnemu obywatelowi, którego rysopis wraz z fotografią wręczyła mi owa pani, zaklinając na wszystkie świętości, abym spełnił jej prośbę. Otóż miał to być jakiś chłopiec wątły, skłonny do przeziębień i łatwo zapadający na migdał. Więcowa ciotka, murowa cholera baba. Przepraszam. Dała mi dla niego 3 jedwabne koszule, do tego 3 pary jakichś specjalnych, ciepłych, bo no nie 3 makalnych kalesonów. 2 flachy rupa. Salami, czekoladę, keksy, cukierki, biszkopty, papierosy i ciastka. Że ja to wszystko udźwigałem. Laos, Tibi Chryste. Dawać. Ciastka dawno się popsuły. Szkoda, jest coś jeszcze? No i na koniec otrzymałem od nich 20 koron złocie. Swoje jesteście, łotry. Gotówki dać nie mogę. No, chyba, że się znajdzie jakiś odpowiedni cel. Jak uważacie? Czy Pan Bóg mi wybaczy? Wybaczy! Na moją odpowiedzialność, księdze kapelanie, wybaczy. 1000 dni odpustu ma ksiądz w kieszeni. Ale to wszystko na was spadnie z Bereźnicy! Amen! Amen! Niech babę diabli wezmą! Wszystko da się podzielić po równości. Ale ta bielizna to kłopot prawdziwy. Casus fatalis. Komplety są 3, a was 12. Nie 12, minął 11. Goliata nie rachujcie, bo na niego i tak nic nie będzie. Dobra! Za to więcej wódki dostanę! Proponuję dawać karty. 4 karty, 11. Kto wyciągnie, a sam wygrał. Dobrze, dobrze. A teraz hazard. Nie przebrnę dalej. Tylko łapy wytrze dziady. To ostatnia talia, którą hrabia grywa w kasynie. Ja nawet nie ciągnę, bo wiem z góry, po co się zawracać głowę. Ale to tylko czcza formalność. O, 2 tref! Gorszej karty w całej talii nie było. A, dawajcie koszulę i resztę. Pomocna, widzicie? A ty, Karbuzie, będziesz miał chodzić w jedwabia? Nawet nie będzie miał koszulę włożyć. Nie bój! Fortuna jest ślepa! Takiemu kwiatkowi ściele na jedwabie. No i gdzie ty to kosz? No gdzie ty to kosz? Gdyby losu jest, to byś miał! Następna piątka, proszę zastawiać kartę, ojcze kapelanie. A, dupek żołędny, psiak, lew! Egon, wstydź się! Dawa kier! A, widzicie państwo, askaro, tym razem fortuna nie jest ślepa.
Ona doskonale wie, co się komu należy. As jak samo zdrowie. As. Do szczęścia! Temu wszystko idzie jak po matce! Od razu wiedziałem, że wyciągnie asa. A teraz, panowie, oddalmy się w pobliskie krzaki w celu przymierzenia takowego. Mimo wszystko, nie mam przekonania, jakbym spełnił szczególnie dobry uczynek. Ojcze kapelanie. Tak? Czy miałby ojciec tyle czasu dla mnie? Ależ naturalnie, chodźcie, wsiądźmy sobie tutaj. Może tam dalej, na osobności. A, rozumiem. W imię Ojca i Syna był to może wieczór, jakem ich znowu razem zobaczył. Siedzieli sobie na ławce, przytuleni blisko siebie. Nie wiem, co się wtedy ze mną stało. Czerwono mi się w szlipiach zrobiło, a w garści miałem nóż. I on? Jego. 2 tygodnie w szpitalu się jeszcze męczył. Jo, nie chowam się przed śmiercią, ojcze kapelanie. Nie uciekam. Szukasz jej nawet, wiem. A szukam, szukam. Bo przecież, ojcze kapelanie, ja nie mogę z tym żyć. W dnie i w nocy widzę go, jak leży na ulicy. I tyle krwi. Kazek, kazek! Ciszej, cicho. Strasznie jest twój ciężar. Inni dźwigają tylko plecak i karabin, a ty... Ale śmierci nie szukam. Bóg jest nieskończenie dobry. Widzi twoją mękę. Wiedz, że podzieliłeś się ze mną swoim ciężarem. I odtąd będziemy go już nieśli razem. Trochę mnie użyło. Puściło kapkę. Hmm. Tak bym teraz ryknął. To sztama między nami na całe życie. Luton! Luton, stawaj się! Baczność! Luton nasz dostał pochwałę komendanta głównego za udział w kryciu odwrotu lewego skrzydła cesarsko-królewskiego 13 Pułku Obrony Krajowej. Spocznij! Hurra! Z kolei przychodzę do spraw smutniejszych. Z rozkazu naczelnego obywatelka Sława, podobnie jak wszystkie inne obywatelki, opuszcza prąd. I ma jutro o godzinie 9 zameldować się w sanitarnym na plebanii, gdzie otrzyma dalsze rozkazy. W ciągu 3-miesięcznej kampanii nauczyliśmy się nie tylko szanować i cenić obywatelkę Sławę, ale kochać ją. Rany boskie, siak, ref. Niech żyją Ojtajka Sława! Niech żyje! Ej dziewczyno, ej niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą. Idzie za ściany, idzie za ściany, skryj się, skryj. Do jakiej? Do służby łączności. Na rany boskie nie. Widzicie ten pierścionek zrobiony ze szrapnela Bokowa? Weźcie go ode mnie. Bo ja mam tu taki podobny, co go sąd dla was zrobiłem. I no mnie śmiał. Ojcze kapelanie! Ojcze kapelanie! Macie wolę? Obywatel komendant rzeczywiście bez koszuli, a tu przed chwilą była loteria. Jaka loteria? No, losowaliśmy po kalesony, o koszulę, które ksiądz kapelan miał dostarczyć jakiemuś abatelowi, ale nie mógł go znaleźć. Siakrę, że też mnie nikt nigdy niczego nie wyśle z tego mojego Stanisławowa.
Ze Stanisławowa? Ojcze kapelanie! Ojcze kapelanie! Co tam? Ze Stanisławowa, blondynek, na migdałki. Trzeba Pana Boga! Co się dzieje? Ojcze kapelanie, co to wszystko znaczy? Słuchajcie, obywatelu komendancie, czy wy przypadkiem nie macie ciotki w Stanisławowie? Ten sam. Przypadkiem mam, albo co? Czy wy w młodości nie zapadaliście często na migdałki? Owszem, ale o co idzie? To, że zrobiłem rzecz straszną. Mówcie, ojcze kapelanie, bo chciałbym wiedzieć. Co ja zrobiłem? Gdzie ja miałem oczy? Teraz już nikt nie zedrę. Mogę. Chwała Bogu, że gotówka odszalona. O, tu macie 20 koron złocie. One są wasze. I błagam, nie pytajcie o nic więcej, bo się chyba pod ziemię zawala. Ojcze kapelanie, proszę mnie wytłumaczyć. Ojcze kapelanie! Resztkami gonimy. Rozkaz. Nie podoba mi się ten spokój. No, Wilia. Może przynajmniej przez nos będzie cicho. Beton! Czego ty szukasz? Halinki! Beton, co robisz? Wariotku cieńskim! Beton! Ej, cicha! Wiem, co robię! Sojkowski, gdzie idziesz? Pomóż mu, obywatelu komendant! Wróć, a nie się bacz! Rady boskie! Beton! Dostał! Sam się pchał! Ciąga się! Pojęcie nie puścił! Ucichło! To już ostatnia kula dzisiaj. Nie wytrzymam, pójdę po niego! Sam dojdzie już ino krok. W samą pieś! W samą rzekę! Dało mi rady! Trzymajcie go! Sas! List i medalek! Zdejmcie go za luz! Pamiętam, ale to głupstwo ta rana. Beton, po coś ty? Widać, tak było napisane. Sam Litką Wilię, jak piszą gwiazdo. Odwalę zaraz. Odłóżcie płaszcz, przeniesiemy go dalej. Po co? Ja już kończę. Sas, w plecaku są 3 magazyny. Weź je sobie. Matko Boska. Brzytwa, głowę potrzymaj. Nie turbujcie się o mnie. I na mi tę choinkę przysuńcie. Masz. Hrabia. Pamiętasz? Z szopką my chodzili na rynku w śniegu stany. A hejną grą. Ja zawsze byłem za Heroda. Jak ta śmierć po niego przychodzi, to Herod się boi. A ja się nie boję. Spokojnie. Hrabia, daj mi rękę. Jak będziesz jej dawał ten list i medalik, to powiedz,
Co? Mów! Że ja ją... Obywatelu, komendancie, co wam? Ir, głupstwo! Zęby mnie wybiło! Pokażcie może ja coś... Nie trzeba, grajcie jucha, stoście! Wszystko w porządku, na prawej jest już kompania 18 pułku. Kapitan Polak. Powiedziałem mu, że nie mamy czym strzelać. Dał zaraz. Jezus Maria, Goliat niesie iskrę. Tam leżał, bo jakiś skoprał pod nas. W ręce trzymał szczytę z patronami i nie chciał puścić. Tadek, co ci jest? Tadek, zaraz będzie doktor. O, obywatelu komendancie, melduję, że wykonałem rozkaz. Tadek, przecież to ja miałem iść i w ostatniej chwili poszedłeś ty. Co za szubrawiec ze mnie. Zawsze ci tak dokuczałem tymi swoimi głupimi kawałami. Co za bydle ze mnie. Nieprawda. Ja cię bardzo lubię. Was wszystkich. Obywatela komendanta także. Pierwszy raz było mi dobrze na świecie z wami. Jezus Maria, samą Wigilię, jak ten beton. Beton także? To dobrze, bo Wigilia to czekanie, bo coś się rodzi, coś wielkiego. Cicho, zaśpiewaj mi kolędę, tak cię proszę, zaśpiewaj. Przerodzi most truchlery, Pan niebiosu pełna żony. Ogień przednie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Gardzony okryty chwałą, nie poznajecie? Obywatel Wilk. Nie, nie możliwe. Ja we własnej osobie. A gdzież tak was przefasonowano? Zaczęli w Wierniu, ale spastrygowali tylko, bo też w Krakowie trzeba było pruć, nicować, szczęka, nos, ach, głupstwo. A co w Wiedniu? Cóż tam pani w polityce? Gadajcież, bo to najważniejsze. Werbunek do regionów postępuje z wolna. Naczelny Komitet Narodowy chce tego, koło polskie w Sejmie tamtego, a austriackie Oberkommando w ogóle nie wie, czego chce. W Wiedniu Szwaby patrzą na legionisty, jakby im sto wsi spalił. A w tym wszystkim jest jeden jedyny punkt stały. Tak, jeden jedyny. Żołnierze, rok temu z garścią mało ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbywać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowało. Żołnierze,
poszliście za moim rozkazem bez wahania, bez chwili zamysłu, czy los wasz nie będzie podobny do losu tylu poprzedzających nas pokoleń żołnierzy polskich. Poszliście, by stanąć w obronie, jeśli już nie szczęścia ojczyzny, a przynajmniej jej honoru. Józef Piłsudski. Nie rzucim ziemi z kotna szku, nie damy poczęć mowy. Polski naród, polski lud, królewski szczep piaskowy. Nie damy, by nas gnębił król, tak nam to pomóż Bóg, tak nam to pomóż Bóg. Powiedzcie, czy główny komendant będzie tu dziś na pewno? Tak, na pewno. To znaczy, że będzie ten przejeżdżał? A przecież nie ma innej drogi. Posprzątać tu trzeba, o trzeciej zaczyna się. Szybko. A tam co się dzieje? Komendant Bruczyku, pan złapany jakąś panią. Panią? Prawdopodobnie szpieg. A ja nie żaden szpieg. Wypraszam sobie stanowczo. Ja jestem Polka, dobra Polka. Na porządek ubrałem człowieka bez powodu. Najpierw skaj się pani tu wzięła i po co? Wszystkim powiem, tylko pozwólcie mi panowi usiąść. Ciociu, skąd się tu ciocia wzięła? Jak pan do mnie mówi, ciocia? Pierwszy raz widzę pana na oczy. Wypraszam sobie. Ależ ja jestem Tolek, Tolek. Nie, Tolek to jest przystojny chłopiec. Przecież my. My, proszę pani, znamy tego obywatela jako porucznika Wilka. To jest naprawdę Tolek Wojtaliński. Nie uwierzy przy nigdy. Mieszkała ciocia w Stanisławowie przy ulicy 3 Maja 8, pierwsze piętro na prawo, tak czy nie? Tak czy nie? Nad oknem dwa kanarki, tak czy nie? Tak czy nie? Kłod Angora nazywa się Markis, tak czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? W głowie mi się miesza, głos jakby ten sam, ale jeżeli jest ty Tolek, to pokaż ten medalik, co ci dała na szczyt wielki. Tolik! No Tolik, jak ja ciebie szukała! Tolik! Jakże ciocia siada? Teraz gadaj ty. Tu jest ranny, prawda? Przywiozłam, co ci dało. Zawsze trochę tej bielizny, czekolada, rum, salami, ciastka, papierosy. I teraz to już tylko tobie samemu do rąk to wszystko. A gdzie ja podziałam moje paczki? Ci przed minutą tu je zostawiłam. Przed tych ziemi nie wpadły, nie wsiękły. Tolik, ty musisz zrobić z tym rabat. Serem jesteś więc. Ciociu, to już sam Pan Bóg nie pomoże. Ale jakim cudem ciocia się przedostała? No zaraz ci wszystko upowiem. Jechała ze mną jakaś młoda, bardzo przystojna pani. Od samego Krakowa ja z niej jechałam. Ona mi wyzwierzała się, że jedzie na tron. Chcę zobaczyć jednego strzelca. Prosty góral, ale bardzo dzielny. Już jest oficer z prostego żołnierza. Ona, chociaż jest inteligentna, jest zdecydowana wyjść za niego zamiast. Pół się nazywa... Ot, wyleciało. Co się stało? Nic się nie stało, nogę złamał. W jaki sposób? Ale chciał się potrenować przed mycem jakoś tak pychowo. Goliach, co diabłu? Goliach, potrzymaj. Przypaga, przynieś pleca. Ja go przytrzymam, ale zipnie. Goliach, nie wygłupia się. Ty lub ich pan, który udział i nic tu. Ma pełni nogę złamać. No i co, złamał? Taka historia. A! Nie, nie złamał i noc. Zwyknął. O! Nie, 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 tylko nie zastrzyki. Ja strasznie lubię zastrzyki. Nie, nie, a! A może czekoladki? Nie. Coś na przekąskę. Nie, nie. A może rumu? A skąd wy to macie?
Ciocia! Dobra. Za miesiąc możesz grać w piłkę nożną po południu do Jędrzejowa. A wy co się tak tam migapicie jak te kruki? Bo? Bo co, że nogę nastawiłem w wielka historia. Czupaga, gadajże, skądże Juchas umie nastawiać nogę? A ta skrzykawka z morfiną. Mów, na co czekasz? Nie, tak. Goliat, pomóż. A dobrze! Już wam powiem. Juchas jest dysenter. Jak? Dysenter. Dysenter! No to ci mówię, dysenter! Wojska austriackie! Do gimnazji chodził w Nowym Targu i zaraz po tym nowym. Maturzy. Zini go pierwszym klasem do artylerii. To wziął i uciekł do Szwajcarii. Siedział tam coś bez 5 roku. I 1 sierpnia wrócił na godowku. To wziął go i zapisali mi się do trzęsa. Dosyć go. No to, wszystko rozumiem. Ale tak długo żeście potrafili trzymać język za zębami? Litera Juhasowi już nic nie zrobią, bo do krzyża państwości podobny i pod porusznikiem został. A ty, Błaze, a ty przyznaj się, może ty też jak adwokat jesteś. O, to jest ta pani tu ze mną jechała! Sława! O, to jest ten góral! Oni się kochają, to niech się pobiorą! Ciocia, mam rację, szukajcie ojca kapelana, niech daje im ślub za mindurtę! Viva! Viva! Jedzie! Komendant jedzie! Zatrzymał się błąsący z tych chłopców, dzieci za to, że na okoli do orki. Zaraz tu będzie! Jest już pod plebanią! No to on, mordyńko z biurka! Baczność! Na lewo patrz! Żołnierze! Jesteśmy tylko awangardą wojenną Polski. Smutno mi, że powinszować wam olbrzymich triumfów nie mogę. Lecz dumny jestem. Mogę do was dzisiaj jak ongi zawołać. Chłopcy, naprzód! Na śmierć czy na życie? Na zwycięstwo czy na klęski? Idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Yeah.
zielonej twarzy.